Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed. Razem z Pawłem. Tak, dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo gorąco. Teoretycznie Need for Speed, ale tak naprawdę GTA. Jeżeli ktoś nam oglądał nasze odcinki, no to będzie wiedział, o co chodzi. Czyli szukamy aut, tak jest. Tuningujemy i później testujemy, ale dzisiaj będziemy testować troszkę inaczej. Bo będziemy jechać przez miasto. Tak jest. I będziemy się ścigać po mieście, a nie na dragach. I będziecie też oceniać oczywiście wygląd samochodów, ale tym razem, no właśnie, tym razem troszeczkę inaczej będziemy się ścigać, bo wygląd jest ważny, no ale zawsze tam dragi i tak dalej, a teraz troszeczkę inaczej podejdziemy do tematu. Tak jest. Także zobaczymy, co z tego zobaczymy, jak to wyjdzie. No właśnie. Dokładnie. Szukamy już pojazdu, ja już zaczynam szukać. Znaczy ja w sumie tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynaliśmy, to ja akurat znalazłem, aha, ale jeszcze będę szukał jeszcze chwilę, bo może znajdę coś lepszego. Mhm. Dobra, to ja też. Fajne. Ja już znalazłem niby coś, ale powiem ci, że... Ogólnie jeszcze biorąc można pojazd, by... który będziemy tuningować, no. Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz właśnie. Wy oceniacie oczywiście wygląd, później oceniacie nasze driftowanie. Aha. Sprawdzamy jeszcze oczywiście, znaczy w sensie w mieście, tak, tym razem, taki wyścig. I przy okazji jeszcze będziemy oceniać jego szybkość maksymalną, czyli na lotnisku chyba wtedy, tak, zrobimy sobie. No dobrze, to dodatkowo jeszcze zrobimy wyścig na lotnisko. Tak. Taki po mieście, a później... przetestujemy drifty standardowo, no i później dragi. Nie? Myślę, że tak może być. Dobrze, to jedziemy do Los Santos Customs, ja już mam furę. Ciekawe, no czy wybrałeś tą samą co ja. No właśnie, ostatnio myśleliśmy, że ta sama będzie, a okazuje się, że inna. Czekaj, ty jedziesz do Los Santos Customs, tak? Ten do środku. No. Ja pojadę do tego dalej, żeby się nie spotkać. Znaczy ja pojadę tutaj na ubocza tam, no tutaj. A na ubocza, poczekaj chwilę. Ten bliżej, na dole po prawej, tak? Poczekaj. To ja pojadę do tego środkowego. I tyle. Bo do tego mam dobrze. Najbliżej. Tak, ja jadę po tego po prawej, no. Dobra. Znaczono za moją głowę ten. Oto, ten pojazd musi być bardzo drogi, co wziąłem. Widzisz? No, ale chyba można go tuningować. Ja mam nadzieję, że... Nie, moi też można tuningować chyba. Zobaczymy, co z nim nie. Dobrze, to jedziemy w takim razie to przerobić furę. Mnie się już podoba. Mnie też się już podoba. Tak? Szybki jest? No niezbyt, no ale no mógłby być szybszy. No wiesz, klasyki tak mają czasami. A klasyka wziąłeś? Ostatnio wziąłeś też klasykę i mnie rozwaliłeś. Widzisz? Także uważaj. Co tam możesz mieć? Może ja też jeszcze zmienię furę. Wyglądem cię pewnie zabiję. Prędkością, no nie wiem, nie jestem pewien. Z driftem powinno być też w miarę okej. Okej. Znaczy tak, zawsze takie aut szukam, że tak powiem, żeby fajnie wchodziły w zakręty. No ale wiesz, tutaj dochodzi jeszcze... Mamy trzy kategorie teraz. Drift, drag i wyścig po mieście. No i wygląd. To jest, czyli to jest teraz mega ważne. I teraz może być remis. No tak i wygląd, no. Właśnie. No to poważna sprawa. No, bardzo poważna. Trzy kategorie takie związane z osiągami może bardziej. Okej, okay. Hamulcę. Cóż, tunigujesz? No. Dobrze, to ja już tak mi się jadę, już tutaj wjeżdżam za chwilę. I teraz też tuninguję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O ciekawe, kurde, ile opcji ci... To jest dobre pytanie. No ja nie mam zbyt dużo. No właśnie, ale te klasyczne najwięcej mają właśnie opcje tuningu. Jakieś sabre, nie sabre, takie właśnie tego typu rzeczy. Masz sabre? Nie, nie mam. Już miałem kiedyś, nie mogę brać drugi raz. Aha, ja tego samochodu też jeszcze nie miałem. Dobra, pancerz nie biorę, bo to nie ma sensu. O, ale fajnie to wygląda. Dobra. Hamulce jakieś lepsze. O, zderzaki mogę zmieniać. Ja też. Mogę mieć spoiler lepszy. Silnik oczywiście, wiadomo, to jest podstawa. Turbo kupujesz? Tak, oczywiście. No bez tego to wiesz, to może być słabo. Dobra, to też weźmiemy. O, tak, to będzie to. Okej, okay. To też robi wrażenie. To też zrobi wrażenie. Tego jeszcze nie wiem. Dobra, napis. To ty masz na pewno inny samochód. Mówisz? No, tak coś słucham. Mam nadzieję. Musi być inny. Nie może być, że się tak powielają.
No to później. O. Co to jest? O, to jest dobre. To jest jeszcze lepsze. Pomyślmy, co by tu zrobić, żeby to wyglądało lepiej. To. Ja też tutaj myślę. Okej. Progi, spoiler, światła. To dorzucimy. Okej. Dajmy neony. Dobra. Ja już mam gotowy. No weź, no to tak szybko. No już prawie, jeszcze muszę tutaj małe szlify zrobić. Szukam jeszcze kół eleganckich. No takie mogą być. Trochę drogie, ale okej, niech będą. Powiem ci, że wszystko jest drogie. No. Jeśli chodzi o ten tuning. Kuloodporne opony, dobra. Przydymiony ten, tak. Dobra, muszę teraz zobaczyć tylko kolory, bo jeszcze kolorów nie zrobiłem. Bo nie wiedziałem jakie... O, moja fura coś czuję, że ci się spodoba. Myślisz? O. Kurczę. Zobaczymy. O. Tego nigdy za dużo. Jeszcze ostatnie szlify. O kurczę, ale to będzie bestia. Dobra, ja już jestem gotowy w 100%. No co ty? O stary, ale mam furę. Urwie ci głowę. Mówisz? No. Czekaj, dobra, biorę to. I jeszcze jedną rzecz, jeszcze muszę zrobić. O, to i to. Dobra. Czy taki będzie dobry, albo taki. Dobra, bez tego. Ja już będę czekał pod twoim tym warsztatem. Tak? Dobrze. No. To uwaga, wyjeżdżam. A, to jeszcze nie będę czekał. A, no to nie będziesz czekał. Ale zbliżam się. Ciekawe co powiesz na moją furę. Ciekawe co ty masz w ogóle na moją tam. Furę. Masz na pewno jakiegoś klasyka, bo już się wygadałeś. No taki trochę nowszy klasyk, no ale... Nowszy klasyk. Już coś tam się wygadałeś, zaraz zobaczymy co tam możesz mieć. Mówisz, że dobrze driftuje, więc napęd na tył. Dokładnie. Teraz zobaczymy, co ty tam wykombinowałeś. Ja jestem bardzo ciekawy. Aaaa, jaka pokazuwa tutaj. Kurde, wygrasz. Gdzie ty go znalazłeś? Widzisz? Przecież to jest najlepszy samochód, no. Z którym można mieć z tych, co się kradnie. Fantastyczny, nie? Jakiś taki, o, ja już widzę, no. Już wygrasz. Specjalnie postrzelaj sobie w opony, już widzę. Nie, co ty? Nic takiego nie robiłem. Już w hamulce, no już widzę, że ci opada samochód cały. Nie, on tak mało, takie obniżenie mocne. Jasne. Chromowane wykończenia sobie zrobił. Chrom musi być. Patrz jaki ten. Dobra, oceniajcie wygląd w takim razie. Zostawcie w komentarzach, który ładniejszy. I czekaj, Paweł. No, teraz ścigamy się tak? Na lotnisko, no. A, czekaj. Na lotnisko, a może, czekaj, w dokach też możemy się pościgać tam na dragu. Tylko, też okay. Nie, bo tutaj jest mniej, nie, tam jest gorzej. Patrzmy na lotnisko. Za krótki dystans jest, nie? Za krótki, no. I co, mamy jak najszybciej dojechać do tego punktu, tak? Według GPS-a. Tak, musimy się ścigać, tylko gdzie wystartujemy? Według GPS-a niekoniecznie, no czy można, tylko chodzi o to, że wiesz, GPS pokazuje najkrótszą drogę, nie? No właśnie. A te samochody są dosyć skrętne, więc i tak w sumie to jest najlepsza droga, jaka może być. To skąd dobrze, i teraz, no myślę, że może być nawet tam ustawiony, tylko ja sobie racę wystrzelę, żebyśmy... Tutaj, tak? Wystartujemy? Tak, wyjdę z samochodu, żeby mi się szyba nie popsuła. Tak, zanim ta raca opadnie, to wiesz. Dobra, poleciała. Gdzie to opada? Gdzieś przed nami chyba. No, no leci, dobra, leci, uwaga. No bez jaj, no, nie, no i co teraz? Cześć, to jeszcze raz. No i co, padło czy nie opadło? Chyba tak.
No tak patrz ty, no. Ściągnęło ją chyba na prawo. Dobra, teraz jak zniknie nam po prostu, nawet jak gdzieś tam za budynek opadnie, to jedziemy. No to pewnie inaczej będzie. No i mi zniknęła na przykład, nie? No i dobrze, dobrze, jest okej, okay, jedziemy. Okay. Ja też tak wystartowałem. Gdzie ty pojechałeś? Aha, ja próbuję dobra. Nie zniszczyć auta. A, inaczej ci GPS pokazuje, widzisz. No, mi też inaczej pokazał, znaczy mi inaczej pokazał. Ja myślałem, że ty w ogóle coś zupełnie innego wziąłeś. Aaa, brumka i szybko, muszę wygrać ten wyścig! Gdzie ty zaznaczyłeś w ogóle ten punkt? On jest na lotnisku czy przed lotniskiem? Na lotnisku, tam. Aha. Na tej płycie, gdzie mamy startować. Ty, ale mi pokazał trasę. Ja pierdziel, to jest najgorsza trasa, czemu mi ten pokazał? Nie wiem. Jak najgorsza? No nie, jeszcze wpadłem w auto jakieś. Paweł, Boże, ogarnij się. Kto wymyśli, że tu są na skrzyżowaniu światła czerwone będą? No bo to skrzyżowanie, no. No proszę cię, no skrzyżowanie to sobie możesz w domu zrobić, a nie tutaj. W GTA. Skrzyżowanie. No. Dobra, jedź tym gratem. Kurde. Masz lepszą furę od mojej. Na pewno na drago wygrasz. I na driftach chyba też. Ty, patrz, co za wyścig. No bo ja wpadłem w ogóle w ten, w poślizg właśnie, mówię. Ale chodzi o to, że na tym, na równi jedziemy. No kurde, jedziemy. Pojechałeś dobrze, lepiej pojechałeś, lepszą trasą. Bo jeszcze muszę dookoła pojechać teraz. Bo ja staram się nie uszkodzić auta jeszcze, wiesz? Ja też właśnie. Dobra, powiedzmy, że do bramy się ścigamy, bo tutaj trzeba otworzyć ręcznie. Właśnie, nie, ja nie chcę uszkodzić auta za bardzo. Dobra, koniec, wygrałem. Wyścig po mieście. O, otworzę, nie. Otworzę ci bramę, wszystko, z której strony zajeżdżasz? Wszystko normalnie, gdyby... O, aha, no, jedziecie. Wszystko w głowie. Porysowałeś mi brykę! No porysowałem ci! Kurde, nieprawda. Bo wpadłem w poślizg i wpadłem w auto, wiesz, dlatego... No miałem dobrze. Dużo opóźnienie. Nie wiem, mi się wydaje, że przegram ten wyścig. Okej. Okay. Dobra, czekaj, gdzie tu jest ten... Czekaj, tu jest chyba start, nie? Gdzie to było? Tutaj, no, możemy tu wystartować. Tu jest gdzieś... O, tutaj, od tych pasów tutaj. A, tu jest, dobra. Pyk. Czekaj, najpierw rozpalę sobie ten... Spalę kapcia trochę jeszcze. Dobrze, to ja pomaga. Już strzelam racą. Cyk. Dobra. O, i... go. A, ty nie miałeś poślizgu, ty na padzie jedziesz. No to ty też na padzie możesz. Zaraz próbuję. Co? Niemożliwe, że Buffalo jest szybszy od Dominatora. A strzelałeś sobie w te hamulce w końcu, czy nie? Strzelałeś, no. Bo widzę, opuszczony jest. Ale ty masz, powinieneś mieć wyższą prędkość, zobacz, co się dzieje. No kurde, chyba na równo. Z hamulcami mam problem jeszcze, wiesz? Ej, teraz ty, nie wiem. Nie ma, ale mam przestrzelone opony, normalnie byś miał wolniej chyba, wiesz? Tak? No dobra, ale to jest tuning. Tuning, strzelanie w hamulce, no hopi. O czym ty mówisz, takie kręcące? Dobra. Zobaczymy teraz. Zobaczmy podejście numer 2. No tak samo startują jakby. Jaka to jest klasa? Nie sportowe? Wiem. Twoje to jest sportowe czy jakie? Muscle. Tak, a moje to jest sportowe. Aha. No? No na tych opuszczonych... Ciekawe jakbyś pojechał bez tych przebitych kółek. Kurde, no czepiłeś się. No, no ja na równi widzę, jesteśmy. To na koniec pasa jesteśmy. On gry, wiesz? Ach, dobra. To poczekaj, co tu zrobić, żeby go ten... zresetować? Masz go jako ubezpieczony? Pojazd? Tak, tak. No to weź go ten... wsiądź do mnie, odjedziemy i zamówimy go jeszcze raz. Dobrze. No to zobaczymy wtedy, bo nie, to rzeczywiście ciekawe. One są prawie na równi. Ja zawsze myślałem, że Dominator jest sporo lepszy od Buffalo. No ale ekstra. Tym bardziej tamten twój to jest czterodrzwiowy, wiesz? No lotnisko nie, bo tutaj nie można pojawić sobie pojazdu. Spokojnie, wiesz? Czekaj, to pojedziemy tutaj dookoła. No okej. Okay. I zaraz go tutaj zamówimy. Nie, bo wydaje mi się właśnie, że... Ten błąd gry, z przestrzeleniem, że tak powiem, hamulców, nie tylko wpływa właśnie na ten... No może i tak, może i tak. Ale fajnie wygląda. Sprawdzimy to w takim razie. Raz na zawsze. Sprawdzimy, czy to ma jakieś znaczenie. Dobra, już stop, możesz się zatrzymać. Pyk. Dobra, mogę cię podbić od razu do tego auta. Nie, to będzie gdzieś blisko chyba. Chyba, że na górze się pojawi, czasami tu się pojawia na górze. A, no zdarza się. Jest. Oj, jak daleko, dobra, podczuć się.
Dobra. No teraz jestem ciekawy, co to będzie. Ja już jadę w takim razie do... Powoli otwierasz. No. Okej. Zobaczymy, co z tego wyniknie teraz. Tam... No ja myślę, że będą gdzieś na równi. Zobaczymy, no. Zobaczymy. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, może co się tak, stanie. Że na równi. A co do driftów, to myślę, że Dominator jednak na pewno wygra, bo on fajnie zarzuca tyłkiem. Co? Otworzył ci szlaban? Lel. Nie, nie otworzył szlabanu. Ja po prostu to ten, wyrzuciłem. Aha, okej. Okay. Zrobimy jeszcze może dwie próby na klawiaturze i na padzie za chwilę. Dobrze. Dobra, jedź. No. Wsiąść, hop, szybko. No, to ciekawe bardzo to wszystko jest. No nie? Dobrze, to tutaj mamy gdzieś pasy. Są pasy. Już tam pasy... jadę. Z czym się rymują pasy? Dwa ku... Dobra, nieważne. Nie! Wiedziałem, że to ci wpadnie do głowy, bo mi też. Cyk. Strzelam. Dobra. Na co? Tym. Na klawiaturze na padzie? Teraz. Ja na klawiaturze. Na klawiaturze. Dobrze. No teraz to mogliśmy mieć opóźnienie, ale... Patrz, czekaj, nie ma... No, jeszcze czekaj, się... czekaj, Dominator szybszy jest, zobacz. Patrz, szybciej wyprzedza mnie teraz. Tam no, dopiero pod koniec wyprzedziłem. No, czyli zobacz, obniżanie ale teraz w ten sposób na klawiaturze czy na padzie? Na klawiaturze. Aha, a wcześniej zawsze cały czas na padzie, nie? Tak, tak, ale myślę, że to nie ma dużego znaczenia, bo to... Później ten samochód twój mnie wyprzedzał bardzo ładnie. Czekaj, jeszcze teraz tylko pada zmienimy. Delikatnie no. Po prostu, wiesz, nacisnę gaz. Gasy, sysy? Mhm. No to uwaga. Uwaga. No szybszy jest Dominator. Zobacz. Niszczysz mnie tu. No nie było tego pośrednictwa. Powiedzmy, że dragi... teraz. Na padzie lepiej poszło, nie? No. Bo nie było poślizgu. Widzisz, jednak opuszczenie podwozia, zawieszenia te takie zbugowane. No daje przyspieszenie później, nie? Daje przyspieszenie prędkości jakby... i w ogóle, nie? No, no. I to sporo. Czyli co, Dominator na dragu wygrał? No tak, no w sumie teoretycznie... Cięższy jest w prowadzeniu na pewno Dominator. No troszeczkę cięższy na pewno. Dobra, to co, teraz jedziemy w takim razie co? Jeszcze szybko... Na doki. Na doki. No, sprawdzimy, zobaczyć. Jak to będzie się driftowało. Czy tutaj driftujemy, czy na... Nie, na dokach jest najlepiej. Na dokach jest tak, wiesz, bardziej ciasno. Lubisz jak ciasno, nie? Oczywiście. Ol, co? Ol pocisnął. Gdzie ty jedziesz? A gdzie mamy? O kurde. Dobra, spokojnie. Znajdę drogę. Będzie dobrze. To dłoki. Ja to pojechałem tak na skróty trochę, wiesz. O cholera. Co chyba tam? Dobrze zrobiłeś, bo ja skończyłem na billboardzie. Wiesz co, może zamówmy sobie jeszcze raz te auta. No właśnie, potrzebowałbym twojej pomocy chyba. A, ja nie bo... mam przedniej szyby, nie mam trochę boku. A ja nie mogę się ruszać. Oj, zobaczysz jak wylądowałem. To wsiadaj do mnie, odjedziemy, zamówimy twój pojazd, a później ten, na odwrót. Dobrze. O ile już mogę? Nie wiem, czy mogę już. O. Dobra. Proszę bardzo. Ale się ładnie świeci, twoje auto. No, jak psu jajca. Dokładnie. No rzeczywiście to obniżenie daje sporo, nie? No. Tak by się mogło wydawać, że to tylko wizualnie, a to jednak coś tam więcej jeszcze daje. No tak naprawdę, no wcześniej to co, no dopiero pod koniec się zaczął wyprzedzać, kiedy była prędkość maksymalna praktycznie. No. No właśnie, w lewo czy w prawo? To jest też, okay. W lewo. A jeżeli chodzi o ten, bez, że tak powiem, tego tuningu, czyli bez przestrzelenia klocków hamulcowych. No. To w tym momencie już w połowie, tak? A na padzie jeszcze wcześniej nawet, już gdzieś tam było wyprzedzanie. Także polecamy. Dobra, tylko wiesz, minus jest 10... taki, no. Że nie masz kuloodpornych opon. No tak, to jest minus, a poza tym trzeba robić to za każdym razem, kiedy się wczyta pojazd. Dokładnie. Dobra, czekaj, zatrzymaj się, już sobie przywołuję. I drifting. W sumie i to masz nie wysiadłeś, bo nie wiadomo, gdzie on się zrespi. No gdzieś tutaj. Bum, 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 bum. Jest. Za nami, przed nami? Po lewej, widzę, już jadę.
Fajnie wygląda. Wsiadaj ta. Dobra. Ups. Nie, musimy, słuchajcie, jak mamy drifty robić, to musimy mieć ładne, eleganckie auta przecież. To później będzie, nie, bo chodzi o to, że później, wiesz, jak driftujesz, to będzie później widać, ile zniszczeń zrobiłeś podczas driftu, nie? No właśnie. Czy dobrze ja driftowałeś, czy driftowałeś tak, że niebezpiecznie i wiesz, i wybiłeś połowę samochodu? Ten mój samochód na pewno będzie gorzej driftował. Poczekaj, spróbuję tutaj zamówić. Bo później tam nie ma za bardzo gdzie chyba postawić go. Okej. Panie mechaniku, halo? A, świetnie, tylko gdzie on jest? W którym garażu teraz? No to weź sobie ten menu i tam zamów pojazd osobisty. Znalazłem. Tylko mam nadzieję, że to jest ten. Że nie mam więcej dominatorów. Jak się okaże, że to jest drugi dominator, to będzie lipa. No to o, jest, dobra. Stój, po lewej. Jak to, co to za różnica? Duża różnica, bo ja mam takie niestunigowane auta jeszcze. Niektóre. Mam dużo garaży i takich niestunigowanych samochodów, wiesz, także... Ja też. No dobrze, to co? Drifting. Dobra. Auto odświeżone. Teraz możemy sprawdzić go w driftowaniu. Dobra. To kto jedzie pierwszy? Ty jedziesz pierwszy może teraz. To może mów lewo, tam będzie, o tak łatwiej. Lewo, prawo, tak. No, prawo. Prawo. Lewo. Traci moc, twój na pewno tak nie. Prawo. Co traci moc? Prawo. Mój samochód. Ja za bardzo, wiesz, chodzę kątem, więc dlatego po prostu, wiesz. Mhm. Bo tu za szybko jedzie strasznie. No, mój jest za bardzo przyczepny. Teraz ty jedź przodem. O, twój fajnie zarzuca. Czemu twoje samochody zawsze lepiej driftują? Ja nie mogę. Po prostu ja gram na klawiaturze. Tu pomiędzy te, on może teraz. O szlak, dobra, czekaj. Jest tu wyjazd? Dobra, jednak ten, cofamy. Pomyłka, sorki. Ale żebym to zmaścił teraz. Miało być tak elegancko. Czekaj, gdzieś tutaj pomiędzy te... O, widzisz, pasz, tutaj będzie do... Mój nie driftuje. Twój fajnie. Mój nie driftuje aż tak fajnie. O, tutaj gdzieś pomiędzy tym funkcjonariuszem jeszcze. Uff. Dzikie drifty. Dzikie drifty. No, twój fajnie leci. Drift competition. A, jakie tańce, hulańce widziałeś? Jakie no, wymiki. Mianki. No dobrze, to możemy chyba podejść do podsumowania. Tak, mówisz? Dobrze, tak się skupiłem na tym driftowaniu, tak mi się fajnie driftuje teraz. Dobra, no to podsumowujmy, tak? Tutaj jeżeli chodzi o wyścig na dragowy, tak? Na lotnisku, no to Dominator wygrał. No Dominator wygrywa, no niestety. Jeżeli chodzi o wygląd, wy oceniacie. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, driftowanie, też wy oceniacie, więc w sumie to co? To wy wszystko oceniacie. Kto wygrał, kto przegrał. No właśnie. Zobaczymy w komentarzach. Dokładnie. No i dobrze, to dziękujemy wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa. Trzymajcie się, hej.